Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia drugiej części w grze Shadow of the Tomb Raider. Kontynuujemy z miejsca, w którym żeśmy ostatnio zakończyli poprzedni odcinek. Musimy zejść tutaj gdzieś na dół, nie bardzo wiem gdzie. Spróbujmy tędy jakoś. O. Czy tędy mogę zejść? Aha, muszę się wspinać tutaj, patrzcie. Naciśnij. Dobra, to powinno zadziałać. Dobra. O, i jesteśmy na dole. Fajnie. Co tylko teraz możemy dalej zrobić, się zastanawiam. Może tędy? W porządku. Oj. Nie wiem, czy w porządku, ale co dalej? Jesteśmy na krawędzi dosłownie, patrzcie. A. O, masz. No nie. Chcę, żeby teren został jak najszybciej zabezpieczony. Kiedy przyjedzie doktor Dominguez, wchodzimy wszyscy razem. Co ja tu mam zrobić? Czekajcie, może w tą stronę przejdę? Ale motyw. Strach się nie bać. Ajajajajaj. Coś słabo to... Aha, tutaj mamy tą ścianę, patrzcie. Czyli musimy zrobić... Dobra, w górę. Aha. Musimy zjechać teraz po tej ścianie, dobra. Przynajmniej tak gra podpowiada. Zobaczmy, gdzie my zjedziemy. Aha, i tutaj skaczemy. No dobrze. Tylko co dalej teraz? Ha, ha, ha. Tam było łatwo w tym mieście, ale... Ale tu już... No nie jest tak łatwo. Porozglądajmy się, co my tu możemy zrobić. Słabo to wygląda, nie będę ukrywał. Tam musimy jakoś doskoczyć, ale nie mam bladego pojęcia, czy nam się to uda. Spróbujmy. O! Chyba się nie udało. No to próbujemy. A, zejdź z klifu. Dobrze. Tylko jak my mamy zejść z tego klifu? Dobra. I w górę. Albo i nie. O, co tu możemy zrobić? Tędy przejść? O, tędy. I teraz w górę. I tu powinno się udać. Dobra, udało się. Wdrapywanie się po ścianie. Aha. Czyli tutaj musimy pewnie się... Dobra. Wszystkie jednostki, pełna gotowość. Doktor Dominguez idzie na dół. Cholera, muszę się śpieszyć. No wiem. Dobra. I co ona teraz może zrobić? Jak nie możemy tu wskoczyć? W prawo? Chyba. O nie. Niestety. No to próbujemy. Wszystkie jednostki, pełna gotowość. Doktor Dominguez idzie na dół. Cholera, muszę się śpieszyć. Zjeżdżamy w dół, tak. Cholera. I to już koniec. Dobrze, rozbujajmy się. Poradzę sobie. Dobra. I teraz w prawo. W
prawo i musimy zejść teraz na dół, słuchajcie. Po tej porowatości. Posąg patrzy na tę jaskinię. W prawo. W dół może? Nie. Dobra, musimy tutaj zjechać, chyba coś mi się wydaje. W dół, tak. Dobra. 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 Jeszcze trochę. Jeszcze trochę i... Dobra, udało się. To tutaj. Fajnie. Tab, otwórz mapę, zobaczmy. Obecny cel. A my jesteśmy trochę daleko od tego celu. No dobrze. Próbujemy w takim razie. Wchodzę do jaskini. Możemy stracić łączność. Przyjąłem. Będę miał tu oko na trójce. O, tutaj coś jest, patrzcie. Borowik. Brązowy kapeluszek grzybów o grubym trzonku, żwawym mieszance wytrzymałości. Przeczytajmy co na ten temat. Aha. Dobra. Przeciśniemy się. Oj, kamyczek spadł. No. Ta jaskinia wygląda, jakby większość czasu stała w niej woda. No więc właśnie, to co w związku z tym? No nic, idziemy. Ho. Czy ja mogę wejść do tej wody? Chyba muszę. Jakieś czaszki pozawieszone u góry, patrzcie. Wyszliśmy. O, tutaj coś jest. Zobaczmy. A wyżłobienia na tym majańskim monolicie są zbyt wytarte, żeby można było coś odczytać. Aha. Czyli niewiele nam się udało. Dobra. Tutaj gdzieś... pociągnięcie liną. Wyceluj i strzel strzałą z liną, by przyciągnąć obiekty owiane liną. Coś dziwnego, jak to? Czyli strzel strzałą z liną, aby przyciągnąć obiekty owinięte liną. No spróbujmy, no. Tutaj? Aha, w ten sposób należało. No dobrze, dobrze. Czyli to żeśmy... Ale tu jeszcze ja bym chciał zobaczyć, o co tutaj chodzi. Płaskorzeźba. Przeczytajmy sobie, co to. Przedstawienie majańskiej wędrówki. Ten dokument opisuje jakąś wędrówkę lub pielgrzymkę Majów. Wygląda na to, że nieśli bardzo ważny obiekt i szli na południe, do źródła różowych ryb. To Amazonka, jak mówił Johna. No dobrze, tutaj jeszcze coś było, weźmy to. Jeden punkt umiejętności. Ulepsz umiejętności w obozie. Nie bardzo wiem jeszcze o co chodzi, ale mam nadzieję, że się wkrótce dowiemy. Tutaj nie ma nic ciekawego, jeszcze tak się rozglądam. No, musimy chyba tam pójść. Chcąc, nie chcąc, tu nie ma już nic do wzięcia. No dobrze, idziemy tutaj. W porządku. Aha, czyli muszę jednak kucać, dobra? Wcześniej sama kucała, a teraz trzeba nią sterować, żeby kucnęła nam. No dobra. Jakieś szczurki. No, przeciskamy się. Co to za miejsce? O, coś tu jest. Bierzemy to. Może coś jest pod wodą. Może.
Zaraz się okaże, tylko najpierw zbierzemy to, co jest do wzięcia tutaj. Tu coś jeszcze było, tak. No, udało nam się chyba wszystko zebrać. Jeszcze zobaczmy, czy czegoś nie ominęliśmy. Bo to łatwo jednak coś opuścić. No. Tutaj coś tam się podświetla. Nie wiem co jeszcze, ale zaraz coś wykopiemy pewnie. Jakieś punkty doświadczenia. Czy tu coś dalej jeszcze jest? Chyba nie ma już. To już chyba dalej nic nie ma. Tam pod wodą coś jest, widzicie? Coś nam się zarysowuje. Ale jeszcze sobie wejdźmy do naszego ekwipunku i zobaczmy, co myśmy tam w międzyczasie zebrali. Aha, tutaj przedstawienie majańskiej wędrówki. W notesie to tam nic nie mamy ze specjalnie. I tu jest, aha, dobra. Strzelanie z łuku, pojemniki z zasobami. Wytwarzanie. Eksploracja, wskaźnik celu. Tu w ekwipunku nóż. To, co żeśmy usunęli, czyli ta bariera. Dobra. No dobrze. Stąd by było tyle. Teraz spróbujemy, słuchajcie, wejść do tej wody. Tu już żeśmy wszystko zebrali. Zaraz, którędy ja mogę teraz tu przejść? Bo okazuje się, że chyba... No, tędy muszę przeskoczyć. Stąd żeśmy wyszli. I muszę pójść chyba gdzieś tędy. O! Zaraz to weźmiemy. To coś. Dobra, wzięliśmy. No i płyniemy w górę, bo zaraz możemy stracić resztę powietrza. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale... Nie. Tutaj nie możemy wyjść. Czekajcie, gdzie my możemy wyjść teraz na powierzchnię? Tędy chyba. No a co dalej? Tam mamy się gdzieś kierować. Aha, czyli musimy przepłynąć. Dobra. Płyniemy w takim układzie. O, przecisnę się. Ale ryba. Oj, 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 oj. Żeby nam tlenu starczyło. Czekajcie, gdzie my mamy płynąć? Bo pogubiłem się. Chyba nie tu. Nie, chyba tam dalej. No, płyniemy. Płyniemy dalej. Bańka powietrza, dobra. Ojejku! No nic, lecimy w górę. No ładnie. Oj. Uff, ostatkiem sił.
Ostatkiem sił, ale się udało. Dobrze, tutaj coś jest. Nie wiem jeszcze co, ale zobaczmy co. Muszę znaleźć świątynię, której szuka Dominguez. Aha. Przejście dalej wymaga noża wzmocnionego. No to ładnie. Czyli tędy nie przejdziemy. Brak sprzętu. Ulepszony nóż, którego nie mamy. Słabo. Czy tutaj coś mamy do zrobienia? O. Mapa archiwisty. Czyli możemy tutaj coś zebrać. No dobrze. Czyli musimy zawrócić, jak gdyby iść w przeciwną stronę. Okej. Tędy, jak się domyślam. Oj. O, masz. No i po mnie. Dobra. Badaj ruiny. F. Podnieśmy. O kurczę. O! No to ładnie zrobiłem. Czekajcie. Co my teraz możemy zrobić? Muszę wskoczyć chyba z powrotem tutaj. Czyli musimy tak, wykonać skok i jednocześnie E zrobić. Dobra. Chyba się udało. Dobra, super. O, popatrzmy tylko teraz. Johna, udało mi się. Jestem w podziemnej świątyni. Dobra. O, rany. Coś się trzęsie. Nie jest dobrze. Lara, trójca przebija się ładunkami do środka. Aha. Czuję. To wywołuje wstrząsy. Mamy tu piramidę. Zamierzam wejść na jej szczyt. No dobrze. Wierzymy, jak to w ogóle wygląda. Ojejku, patrzcie, jaka to machina. Po prawej stronie. Tutaj coś się podświetla. Nie bardzo wiem jeszcze, co trzeba zrobić. Ale coś... O. Czyli tutaj musimy gdzieś wskoczyć. No... Chyba nie tak. Johna, udało mi się. Jestem w podziemnej świątyni. Dobra. O, rany. Nie jest dobrze. Lara, trójca przebija się ładunkami do środka. Czuję. To wywołuje wstrząsy. Mamy tu piramidę. Zamierzam wejść na jej szczyt. Ha. Czyli co, teraz musimy chyba skoczyć tam? I teraz gdzie? No to rozpędźmy się. Dobra. Fajnie. I teraz tutaj. Dobra. Jesteśmy. I teraz chyba tam trzeba by było, ale ponieważ jesteśmy tutaj na jakimś tam odcinku, więc sobie to zeksplorujemy. Nie mogę tego podnieść, podniosłem. Drewno. Ciche strzały. No dobrze. Czy coś tu jeszcze więcej możemy zrobić? A, tu mogę zejść, patrzcie. Lara, jak leci? O. Dobrze, mam tu kilka platform, dzięki którym mogłabym dotrzeć na górę. Szukam czegoś, żeby je dociążyć. Aha. Widzę jakiś ruch. Podejdę bliżej.
Dobra. Tutaj mamy coś. Jest takie żelastwo, którym możemy pewnie dociążyć tą platformę, jak się domyślam. Dobrze. Mamy już to żelastwo. Teraz musimy coś z tym dalej zrobić. Czyli tędy mam iść. Ok. Będę musiała użyć strzały z liną, żeby zniszczyć tę bramę. Aha, dobra. No to próbujemy. Udało się chyba. Jak to dalej? Mogę użyć tego wózka, by podnieść dzwony wyżej. Jak to dalej działa? No, widzę wózek, ale nie bardzo wiem. No dobrze. Czyli tu musimy to wepchnąć po prostu. Aha, w ten sposób. Dobra. Czyli to poszło w dół. I co nam to dało? Ha. Łączmy sobie. Aha, czyli tam musimy się teraz dostać. Coś mi się wydaje. Ha, 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 ha. Czyli tu na górę. Ale jak tam? Czekajcie. Tak, po tych platformach muszę, dobra. Dobra, w górę. O, niestety. Nie doskoczyliśmy. No cóż, próbujemy jeszcze raz. Dobra. Czyli tam gdzieś mamy. Czekajcie. Czy ja doskoczę tutaj? Muszę się chyba cofnąć nieco. I wykonać to z shiftem, czyli z rozbiegu. Dobra. Wyżej, wyżej, wyżej! Dobra, fajnie. O, patrzcie! Co tu się dzieje? Ha, ha, ha! Masakra jakaś. Dobra, cofnijmy się do tyłu. I to samo z shiftem spróbujmy doskoczyć. Udało się, dobra. Uff. Ciężko było, ale się udało. Tu coś mamy. Kolejny procent. Raport tylnej straży. Relacje z dziwnego zdarzenia. Druga zobaczmy. Grupa, która szła kilka dni po głównej pielgrzymce, doniosła o dziwnych zjawiskach zauważonych po drodze. Zwierzęta stały się dziksze, a sama dżungla bardziej niebezpieczna. Drzewa i liany gięły się i skręcały i wyrastały z nich ostre jak brzytwa ciernie długości męskiego palca. Mhm. Dobrze. Tu coś mamy też. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Most linowy mamy utworzyć, ale nie bardzo wiem jeszcze w jaki sposób. Aha. Rozumiem. Czyli tutaj strzel w zwój liny, aby połączyć z najbliższym palem. Dobra. Czyli tak jakoś musimy się chyba ustawić. Aha. Czyli było to prostsze niż myślałem. No dobra. Czyli w ten sposób idziemy sobie. Dobra. To spacerek dla nas. No i co? Jak mamy się... Aha, czyli po prostu trzeba było zaskoczyć. Aha, czyli gdybym chciał zjechać z powrotem tamto spacją. No, o, tutaj coś jest ciekawego. Tam jeszcze mamy coś kolejnego, ale tutaj widzę...
Aha, to jest jeszcze coś, dobrze. 35 punktów doświadczenia, fajnie. Godni zostaną złożeni w ofierze czerwonej bogini, tej od ubywającego księżyca i tej od przybywającego księżyca, babce wszystkich, odbierającej życie i rodzącej. Mhm. Tu coś jest. Nie wiem co, ale... Dobrze, weźmy to. Coś jest przywiązane. O, patrzcie. O, przebiło mnie. Trzeba było chyba to zrobić przed przejściem na drugą stronę, czyli przed przeskoczeniem. Musimy powtórzyć akcję. Jesteśmy tutaj tuż za wylądowaniem. Dobrze. Aha, czyli to już zostało obejrzane. Musimy tutaj dojść. Dobra. Przecinamy, fajnie. I przechodzimy. Można było chyba też przeskoczyć, ale wtedy nie należałoby tego przecinać. Okej. I co teraz? Tam musimy się dostać. No dobra. Tylko jak? Tylko jak? O. Czyli co, z doskoku chyba? Próbujemy. O! Chciałem szybko, żeby nam platforma nie uciekła, ale chyba był to zły pomysł. Jak widać. No nic, lecimy dalej. No i co teraz? Platforma z dzwonem zablokowana. To poszybowało. A ja gdzie mam iść dalej? Tędy? Tak, tędy. I w górę. Dobra. Tutaj coś jest, ale nie bardzo wiemy jeszcze co. Najpierw będę musiała umieścić ten wózek na obrotnicy. O kurczę. Wózek na obrotnicy. Najpierw będę musiała umieścić ten wózek na obrotnicy. Dobrze, jeszcze tam coś zobaczymy, bo coś tam jest, widzę. Weźmy sobie to, jakiś metal. Ho, 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 ho. Czyli musimy tutaj zejść i musimy ten wózek zepchać, o ile dobrze zrozumiałem. Podpowiedź. Próbujmy. O! Dobra, jest ta obrotnica. A teraz co? Mogę obrócić tę obrotnicę za pomocą tej korby. Aha. Ale jak? Jakiej korby? Gdzie tu ona widzi korbę? Tutaj chyba to o to chodzi, nie? Mogę obrócić tę obrotnicę za pomocą tej korby. Aha, u góry jest to, dobra. Dobra, dobra, dobra. Mamy korbę, fajnie. Zaraz. Jak my mamy ten wózek nacelować? Tak chyba jakoś, nie? Zaraz. Mogę obrócić tę obrotnicę za pomocą tej korby. No mogę, mogę, tylko jak musimy ten wózek obrócić, się zastanawiam, słuchajcie, teraz. Chyba, żeby zniszczył to, co tam jest. Może w ten sposób. O. Dobra.
Mogę obrócić te obrotnice za pomocą tej korby. Dobra. Chyba dobrze jest już. Nie wiem zresztą, patrzcie. Mogę przywiązać wózek do tej korby. Dobra. Czekajcie, teraz co? Musimy chyba... Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem. O! Strzelić. Dobra. I teraz musimy go podnieść w górę. I przecinamy linę. No i pięknie, udało się. Czyli co teraz mamy zrobić z tym? Wydaje mi się, że coś trzeba jeszcze z tym podziałać, ale... Aha, już chyba wiem co. Musimy teraz wystrzelić w to. Dobra, i w górę. No nie. Musimy się dostać jakoś tam gdzieś na górę, ale nie bardzo wiem jak. Patrzcie, tutaj coś mamy. O, dobra, udało się wskoczyć. Teraz się musimy tutaj... A. Ho, 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 ho. Dobra. Dobrze, 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 dobrze. Aha, i tutaj przechodzimy sobie na... Dobra. Udało się. Johna? Tak, jestem. Johna, tu jest jakieś malowidło. Widać na nim skrzynię. Napis mówi: srebrna skrzynia i szczel. To ono musi być w ukrytym mieście. To jest majański mit. Wynika z niego, że skrzynia przywoła boga Kukulkana. Bóg stworzenia. To właśnie o to chodzi trójcy. Jest tego więcej. To wygląda jak seria kataklizmów. Tsunami, burza, trzęsienie ziemi. Erupcja wulkanu. Ładny mi Bóg stworzenia. Zgodnie z wierzeniami Majów, Kukulkan jest bogiem stworzenia i zniszczenia. To wygląda jak gwiazdozbiór Hydry. Tyle tylko, że gwiazdy ułożone są jakoś inaczej.
O. Nie do wiary. Johna, znalazłam sztylet. Jest na nim jakaś inskrypcja. Klucz do serca i szczel otwiera oczyszczenie. To nie może trafić w ręce trójcy. Trzeba to przemyśleć. Cholera. Lara, w twoją stronę idą strażnicy trójcy. No i co? Ups. Co ja zrobiłam? Szlak! Johna, właź wyżej! O nie, zabrałaś go, prawda? Szybciej! Są już w drodze. To. Doktor Dominguez i reszta. Wygląda na to, że znaleźliśmy to, czego szukamy. Wspaniale. W takim razie to początek oblężenia. O, tu coś jest? Tak, właśnie dlatego wezwaliśmy posiłki. Tu też coś jest? O. Tak, słyszałem, dobra? Dominguez przyjdzie dziś w nocy, rozumiem. Mówię ci tylko, że deszcz zaleje. No myślisz, że co ja kurwa robię? Sprawdzam właśnie pompę do wody. Dobra, dopilnujmy, żeby wszystko było tu dopięte na ostatni guzik. O. A, dobrze. Udało się. Jak ci idzie z tą pompą? Dobra. Odpowiadaj! Skończyłeś już z tą pompą? To nie jest dobry moment, żeby walić w chuja. Pomóż mi przygotować te światła. Operacja Zmrok została rozpoczęta. Żaden miejscowy nie może opuścić terenu żywy. Oj, kurwa! Zaplanowaliśmy to sobie. Dopilnujcie perymetru. Jak myślisz, co tam jest? Nie wiem, ale odczyty są kompletnie odjechane. Dopilnujmy, żeby teren był zabezpieczony, kiedy przyjedzie Rurk. Będziemy gotowi. Nadchodzą inspektorzy. Szykujcie się. Dobra, udało się. Jakieś butelki. Aha, to są przedmioty do rzucania. Czyli tego już wziąć nie mogę. Tutaj jeszcze coś było. A, apteczka. Dobrze. Bierzemy apteczkę. Czy coś jeszcze gdzieś w pobliżu jest? Nie ma. Twoje przywileje zostały cofnięte. Co tu gamma? Operacja Zmrok została zrealizowana. Żadnych świadków. Teren został zabezpieczony. Jakaś amunicja? Dobrze. O. Muszę działać szybko. Zapewne. W porządku, pozbądźmy się ciał. Ty. Zewrzeć szyk! Przeciwnik w polu widzenia! Trafienie! Nadal szyk! Potrzebuję potwierdzenia, że padły kolejne strzały. Oj! Nic tu nie zmieni. Zwierzę tym, prawda? Dobra. Nie przyjaciel już prawie. Dobra, udało się, czy się nie udało? Zapłacisz mi za resztę! Czekajcie. Wiesz, kim jesteśmy? Mam kontakt z ratownikiem.
Dobra. Chyba trochę zdrowia straciliśmy. Dobrze by było chyba zażyć teraz apteczkę, wiecie? Nie jestem pewien, jak się to robi. Czekajcie. Ale tu jest apteczka. Przetrwanie. Ekwipunek. Nie do końca wiem, jak użyć apteczki. Lekarstwo. Aha, butelkę żeśmy tu wzięli. Tu mamy Max. Czyli tu mamy iść teraz, no dobrze. Potrzebuję bezpieczniejszej pozycji! Wygwoździła mnie! Widzimy cel! To Croft! Atakować! O, masz! Dominguez chce wziąć ją żywcem! Zabija naszych! Kurwa! Przyjąłem! Widzę cel! Zawsze nie widziałam helikopterów. Mam tu coś! Cholera, jest ich więcej! Mam nadzieję, że to już wszyscy. Oby. Dobra. Apteczka. Czy tu już więcej nic nie ma do wzięcia? Jest. Uff, ciężko było, ale się udało. Jakoś. Tu mamy Max. Dobra. Nie wiem co... Aha, granat odłamkowy można wytworzyć. Nie wiem jeszcze, jak się to wytwarza, ale... Skoro jest taka możliwość, czyli tego nie weźmiemy amunicji, bo mamy Max. Dobra, co tu więcej, co tu więcej? Tu też mamy Max. Dobrze. Tutaj. Jeszcze. Czy jeszcze gdzieś coś w pobliżu mamy do zebrania? Wydaje mi się, że tutaj była drabinka, którą moglibyśmy ewentualnie wyjść na górę. Nie wiem po co, ale... Ale jest takowa możliwość, więc zobaczmy, co to nam da. Aha, butelkę tylko możemy stąd wziąć. Tutaj mamy jakieś...
Nie wiem, co to jest. A, środki. Jakieś wybuchowe. Kolejna apteczka. Tu puszka. Dobra. Amunicja max. No dobrze. I gdzie teraz? Tutaj gdzieś, tak? No ale jak ja mam tam się dostać? Chyba tędy? Tak. Tutaj. Okej. Tędy. Może tędy? Uda się. Dobra. Dobrze. Tam jest! O! Stój! Nie rób jej krzywdy. Lara Croft. Nasze spotkanie miało być silne. Ciekawiła mnie twoja praca. Bo trójca zawsze jest ciekawa. Klucz, Jaxel. To dlatego poświęciłem całe życie. Gdzie jest skrzynia Ishichel? Powiedz mi. W bezpiecznym miejscu. Nie masz jej? Nigdy nie myślałem, że mogłabyś go wziąć. Ten klucz ze skrzynią pozwolą stworzyć świat na nowo, bez słabości i zła. I z pewnością bez tego... A bez srebrnej skrzyni? Będzie apokalipsa. Śmierć słońca. Kłamiesz. Laro. Czułaś to, gdy podniosłaś klucz? Wstrząsy są częste. Ale tsunami nadchodzi, a to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło! Zrobiłbyś to samo! Boże. Tak. Lecz biorąc klucz, wprawiłaś w ruch apokalipsę. Rozumiesz, że dojdzie przez ciebie do tragedii? Zaczęło się oczyszczanie. A moim obowiązkiem jest to powstrzymać, nim nas zniszczy.
Kurczę, co tu się dzieje? Aha, czyli muszę tutaj omijać. Aha, czyli tutaj już sterujemy w tym momencie naszą Larą. Dobra. Ho, ho, ho. Wszystko się wali, patrzcie. Ho, ho, ho. Słabo to wygląda. Dobra. I w górę teraz jakoś, żeby dostać się do tędy, chyba. Ojej. Kurczę, co my zrobimy teraz? No, szybciej. Dobra. Jest. Muszę wejść wyżej. Ojej. Masakra. No nie! Uf, słabo. Dobra. Muszę wejść wyżej. Nie udało się, dobra. Próbujemy to ominąć. Jest, dobra. Jest kawałek lądu. No nie! Ale motyw, patrzcie. Oj, to był chyba zły pomysł. Uff, chyba się udało. Jonna! Lara?
Martwiłem się. Zawiodłam. Gorzej. To znaczy? Dominguez ma teraz sztylet. Straciłam go. Po tym wszystkim, co przeszedł mój ojciec, oddałam trójce dokładnie to, czego chcieli. Użyję skrzyni i noża, by stworzyć świat od nowa. Jak stworzyć od nowa? Nie wiem. On myśli, że może pozbyć się grzechu i słabości. Ten człowiek, my musimy go powstrzymać. To wszystko moja wina. Coś wymyślimy, okej? Okay? Obiecuję. Nie. Musimy dotrzeć do ukrytego miasta przed trójcą i znaleźć srebrną skrzynię. Okej. Okay. Najpierw przeniesiemy ich w bezpieczne miejsce i zajmiemy się skrzynią. Nie, nikt nie będzie bezpieczny, jeśli dotrze do skrzyni pierwszy. Ja muszę iść. Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Nie możesz wiedzieć, czy to twoja wina, Laro. Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Ci ludzie nas potrzebują. Zróbmy coś dobrego teraz. Poza tym, czym mamy się kierować? Zagadką? Różowa ryba i srebrne korony to trochę za mało, żeby dostać się do ukrytego miasta. Chcę pomóc tym ludziom. A potem znajdę samolot. No i sami widzicie, co to się narobiło. Jesteśmy już w helikopterze. Zdaje się, że szukamy góry wulkanicznej. Srebrna korona to pewnie kłęby obłoków. Nie mogę przestać myśleć o tamtych ludziach. Wszystko stracili. Zagadka mówi: idź za sercem węża do góry w srebrnej koronie, gdzie obradują bliźniaczki. Ciekawe, czym one są. Ta burza źle wygląda. To tylko deszcz. Skupmy się na tej górze w chmurach. Góra w chmurach. Gdy ją znajdziemy, skąd pewność, że to ta? Przeczucie? To jedyna poszlaka. Z malowidła wynika, że to nie koniec nieszczęść. Pomożemy im, jeśli zakończymy to i powstrzymamy trójcę. Dobra. Ale skąd to wiemy? Johna, to co poczułam, gdy wzięłam sztylet. Chodzi o wstrząsy i tsunami. To coś jeszcze. Zdawało mi się, że coś obudziłam. Wiem, że to niewiarygodne. Wiem, że trudno ci w to uwierzyć, ale musisz mi zaufać. Musimy sobie ufać. Hej, chyba coś tu znalazłem. Naprawdę? Tak jest. Źle wygląda ta burza. Nie lepiej wrócić rano? Jesteśmy już blisko. Trójca też by się nie bała turbulencji. Miguel, jest gdzie wylądować? Ja mogę was posadzić blisko kugłakiaku. Ląduj.
Trzymać się, może rzucać. Cholera! Co ty wyprawiasz? Za chwilę wyrównam! No i co dalej? Czyli helikopter utknął na drzewie. Czyli mamy poszukać ocalałych. No dobrze, słuchajcie, w tym momencie chyba zakończymy ten odcinek. Także dzięki za to, żeście dotrwali do końca. Zapraszam na kolejny, a tymczasem pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.